dobry. Witam Was dzisiaj z bardzo ważnego dla mnie miejsca. Z miejsca, w którym spędziłem wiele godzin na czytaniu Słowa Bożego i na modlitwie. Z miejsca, gdzie kształtowała się moja osobowość i mój charakter, bo w tych okolicach właśnie dorastałem i się wychowywałem. To miejsce to jest Góra Cienków. Góra Cienków, po której jednej stronie znajduje się Wisła Malinka, Dolina Wisły Malinki, widzicie tam za mną. A po drugiej stronie, za mną, znajduje się Dolina Wisła Czarna. Popatrzcie, jak to jest pięknie. Te góry, ta dzisiejsza pogoda, ten śnieg, no to jest coś cudownego. To zawsze był taki mój ulubiony czas i najlepiej spędzane chwile. I wiecie, tak szczególnie autentycznie i szczerze brzmi w tym miejscu to dzisiejsze słowo, które chcę przeczytać. On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr i objawia człowiekowi swoje zamysły. On stwarza zorzę poranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi, a imię Jego Pan, Bóg zastępów. Po pierwsze, ten fragment dzisiaj zachęca nas do tego, żebyśmy uwielbiali Pana Boga. Uwielbiali Pana Boga za to, co On stworzył. Dzisiaj akurat oglądamy z tego fragmentu te góry, o których czytamy. O tym, że to tak naprawdę jest odcisk Jego dłoni. W tych górach zapisany jest kod Jego idealnego projektu, który powstał w Jego boskim umyśle. I ten werset dzisiaj to jest taki powód do uwielbienia, do chwalenia naszego Pana Boga za to, kim On jest, jakim potężnym i wspaniałym, idealnym jest Bogiem. Po drugie, ten werset i to miejsce przypominają nam również, że góry to jest taka wyjątkowa przestrzeń, którą warto od czasu do czasu odwiedzić i spojrzeć na świat z innej perspektywy. W tym miejscu się właśnie pomodlić, w tym miejscu poczytać Boże Słowo. Szczególnie wtedy, kiedy w dolinach, żyjąc w dolinach, przeżywamy jakieś chwile kryzysu. Ja Wam dzisiaj z tego miejsca pragnę życzyć właśnie uwielbienia w Waszych sercach za to, co Bóg stworzył, za to, jakim jest wspaniałym Bogiem. A po drugie, życzę Wam tej siły i motywacji, które płynie właśnie z takich miejsc. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.